Halże, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym Majzaku. Fajne to ostatnie podejście, podobało mi się te... Jezu, jak to się nazywało? Victory Lab. A teraz... Ja bym zalosował. Coś wierzę, że gra mi naprawdę da coś kozackiego. Zobaczymy. 55 win streak. No nie Azazel znowu, no po prostu... Ile można tym Azazelem? Ile można, no? O ja Azazelku, bądź dzisiaj dobry, bo będzie kiepsko. O, i właśnie, co śmieszne, to ja mogę Azazelem to drążkiem sobie strzelać, a nie przyciskami, bo jak przyciskami strzelam na padzie... O, mogę to aktywować bez klucza? Nie, tu chyba klucz trzeba wydać, okej. Jak gram na padzie, to sobie zazwyczaj grałem na Azazelu tak, że przyciski przyklikałem, znaczy na Azazelu, na każdej postaci tak grałem, że przyciskami z prawej strony strzelam, można jeszcze strzelać gałką. I właśnie jak się ma laser, to trudno się przeskakuje między lewa, prawo, góra, dół, bo trzeba mieć naraz oba wszystkie przyciśnięte. Czasami mi to zlatywało, a tak to może rzeczywiście dzisiaj spróbuję na tej gałeczce sobie zagrać. Ała! Już mi nie idzie, dobrze. Ace of Space zamienia wszystko na ziemi w klucze. Nie ma nic do wzięcia, nie ma nic do zmiany, niestety, a szkoda, może się trafi jakiś, nie wiem, o, jest coinik do zmiany, no i git. Tylko będę musiał wyrzucić moją kartę full sobie stąd. No bo jak, no, z Azazelem to trzeba kartę full zatrzymać do końca i zabrać item z... jak to się nazywa? No wiecie skąd. Z Boss Rusha. Kartę full, tak jak mówiłem, sobie wyrzucam. Zmieniamy sobie znajdźki. Na dwa kluczyki na kolejne... trzy kluczyki na kolejne piętro, bardzo fajnie. No i lecimy. Dalej, Blue Baby's Only Friend. Na pierwszym pokoju zadziwiająco dobry familiar. Bije bardzo dużo. Wydaje mi się, że może nawet bardziej opłacalne jak bicie normalne Azazelem. No chociaż Azazel akurat jako postać na samym starcie bije bardzo dużo w porównaniu do innych. O Jezu, co tu się dzieje? Nie ogarniam, nie ogarniam. No może rzeczywiście na tym Blue Baby Only Friend się skupię. Jest zarąbisty, Jezu, jak to bije. Jak się fajnie tym steruje tutaj, tym przyciskiem rzeczywiście, przyciskiem, Boże, tą gałką na padzie. I czy to się nagrywa? 2.22, nagrywa się, super. Binki, binki może być, tears up i na dodatek solharcik. No i co, lecimy na kolejne piętro. Może być to pierwsze piętro, jak dostanę teraz jeszcze BFF-a, to ja mogę z Blue Baby's Only Friend do końca gry tak naprawdę cisnąć. To jest naprawdę świetny familiar, uwielbiam go używać. No rzeczywiście na... na innych postaciach i nie na padzie, to tak nie. Ale na padzie on jeszcze zyskuje o tyle fajnie, że mogę nim właśnie kontrolować idealnie w każdą stronę, w którą ma się ruszać, dosłownie jak postacią. Poza tym, jak gram Azazelem, no to ja latam, więc jakoś specjalnie się nie muszę niczym przejmować. Co? Naprawdę? To gdzie? Nie uderzył mnie. Oszustwo. A to nie mam zielonego pędzia, co to robi. Mam bardzo mało zdrowia. Mam naprawdę bardzo mało zdrowia. Mam albo 2, albo 2,5 soul hearta, bo wydaje mi się, że chyba champion mnie uderzył, więc zakładałbym, że raczej mamy 2 soul hearty. No i pajączki, to już w ogóle jest luzik arbuzik, idziemy dalej. Małe monstro. Ale małe monstro jest bez sensu, jak już mam Blue Baby's Only Friend. Ogólnie to jest spoko, ale ja bym go zmienił. I zmieniamy dalej. I zmieniamy dalej. Jezu, jakie słabe. Co to są za same familiary jakieś beznadziejne? Idę po jakąś bombę tutaj, no bo przecież w życiu ja nie będę z takimi itemami tutaj zostawał. Beznadzieja. No małe pająki co nic nie robią. O, a czy Blue Baby's Only Friend rozwala kupy? Nie, nie rozwala kup. A szczerze mówiąc myślałem, że to robi. No nic. Lecimy dalej, kolejny coin. Szansa na kolejną zmiankę, bardzo fajnie. Kurde, wyszedł teraz ten cyberpunk. Ale tego mam zawalone na YouTubie tym cyberpunkiem. O, luck up, bardzo fajnie. No, po prostu wszyscy ci youtuberzy nagrywają tego cyberpunka. A ja będę oryginalny, ja nie będę nagrywał cyberpunka. Dostanę technologii na jakimś, na jakiejś postaci, to wezmę i nazwę The Binding of Isaac 2077 i wyświetlenia songs. Dobra, no niestety to jest wszystko. Mógłbym jeszcze sobie porozwalać te kubki. W poszukiwaniu może rzeczywiście jakiegoś coina. Trochę tego jest do rozwalania, jeżeli dobrze kojarzę. To były kupy? Nie. Już mi się porąbało, że tu były kupy. No nic, jak nie znajdę nowych kup na drodze do walki z bossem, to trudno.
Jak nie znajdę żadnego coina, to trudno. No idziemy dalej. Little Horn, bardzo łatwy, fajny bosik. O, ja zapomniałem, że jak właśnie kręcę jakikolwiek mały ruch na gałce, już przerywam strzał. To jest akurat słabe. Mid, świetny item. HP up przed Devil Roomem to jest zawsze coś, co lubię. Ale to nie jest Devil Room, który lubię, niestety. Trzy skrzynki czerwone, w których nic nie ma. I to jest item aktywny tak naprawdę tam do wzięcia, więc może ja go wezmę. Tam była chyba dupa pająka, jeżeli dobrze kojarzę. A dupa pająka to jest całkiem fajny item aktywny, który spowalnia mi wszystkich w pokoju. O, i właśnie, tu był jeszcze pokój z dużą ilością kup, z której no niestety z żadnej nie wyleciał coin, ale słabo. Tyle kup rozwaliłem i z żadnej nic. A właśnie, my mamy tyle czarnych kup, bo to chyba nasz trikat robi, jeżeli dobrze kojarzę, że kupy zwykłe mają szansę się zamienić na te czarne. Jeżeli to działa właśnie tak, to nie jest to wcale zły trinket. Kupy czarne się przydają bardzo często na przeciwników, którzy mają mało zdrowia, a jest ich bardzo dużo. Jakieś muchy, coś w tym stylu. Poza tym slow też się przydaje. Szkoda, że niestety zbyt długo nie trwa ten efekt. Byłby zdecydowanie lepszy. Curse of the Maze, Caves, no i jednak nie uderzył mnie champion, jednak mam zdecydowanie więcej zdrowia jak myślałem. Daygas, od razu odpalam, ja zostaję z kartą full, oczywiście. Blank Rune, kolejne Daygas, super. Dwa solarty tak naprawdę dostałem w tym Curse Roomie, świetna sprawa. Ale dzisiaj, powiem wam, jest 21, a ja nagrywam, no to jest jakiś szok. Naprawdę się czuję taki rozbudzony. Dobrze się dzisiaj czuję o tej godzinie, jak nigdy. Zazwyczaj tu zamulałem, zresztą mówiłem o tym wiele razy. Chyba sobie siądę, postaram się jakoś niedługo dokończyć tę serię z Rimworld na premium, co mam. Wrzuciłbym ją tak to na główny kanał. Znaczy na główny kanał, nie wrzuciłbym na główny kanał, ona by została na tym kanale drugim, ale bym wrzucił wam link do oglądania tego. Chociaż jeszcze no trochę się zejdzie tam. Jeszcze nawet statku nie mam. Ale chciałbym ją w miarę szybko dokończyć, się wziąć za też tą serię testową na premium, o której mówiłem parę 12 już odcinków temu z tego Pillars of Eternity. Szczególnie za teraz do odebrania jest Pillars of Eternity na Epic Games. O, ale świetny trinket. Curved Horn, drugi najlepszy prawie trinket w grze. No trzeci bym powiedział. Po Cancer i po Cracked Crown. O. I właśnie, co to było? Do odebrania jest to Pillars of Eternity. Serdecznie wszystkim wam polecam. Naprawdę bardzo fajna gra. Jak ktoś lubi takie stare RPG, bardzo się przy niej dobrze bawiłem. Nie mogę się doczekać, żeby do niej wrócić. I z tego co słyszałem też, Epic ma rozdać chyba z 15 gier na święta. Nie wiadomo jeszcze jakich. Nie pamiętam chyba kiedy to mają zrobić, ale no tam za parę dni tak naprawdę to się ma wszystko zacząć. 15 gier na święta. Powiem wam, że tak jak ten rok ogólnie jest beznadziejny, to i każdy też narzekał na tego Epika, jak on wychodził. Ale trzeba przyznać, że no nigdy gracze, którzy nie chcieli wydawać pieniędzy, nie mieli chyba tak dużo do zgarnięcia jak w tym roku. No tyle ile gier, no już nawet nie sam Epic, na Steamie było parę gier za darmo do odebrania. Chyba na Humbling Bundle, naprawdę tego było od groma. Dobrze, bomba tu leci, lecimy na... Dwa itemy, super! No i oczywiście, że biorę Guppy's Head'a ponad dupę pająka. Głowę Guppy'ego biorę, o właśnie. Biorę Stefana. No Steven, no jak inaczej Stevena na polski przetłumaczyć? Ja mam nadzieję tylko, że znajdę jeszcze tutaj mojego potworro i będę zadowolony. I nie pamiętam, chyba nie jest Monstro 2 zmienione na Potworro 2. Jeżeli widzu kochany, który zrobiłeś tego moda, oglądasz ten odcinek, rzeczywiście, jeżeli nie jest zmienione Potworro 2, to mógłbyś zaktualizować tego moda? Znaczy mógłbyś, czy mógłbyś? Serdecznie bym cię prosił, dziękuję ci bardzo za tego moda, zrobiłeś mi dzień i tak już wtedy. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Ja może nie kupuję Solharda, to i tak nic nie zmieni w kwestii Devil Roomów. Bati. Bati to jest dosyć silny przeciwnik. Dobrze, że ma mało zdrowia, a ja biję naprawdę dużo. No ale serio, akurat we mnie wypluł, ale hamuwa. Dobra, bierzemy Blood Clota, idziemy na kolejne piętro. Tu nie ma nic do zrobienia. Idziemy dalej.
Takie itemy bardzo przeciętne, jak na razie dostajemy na tym Azazelu. Ze zdrowiem jest dosyć kiepsko. Obrażenia mamy bardzo duże, ale no ani range-upa żadnego, ani speed-upa, ani nic. Ja tam się trochę o to moje zdrowie zaczynam martwić. O Jezu, jeszcze łezka, którą da się zabić dopiero po zabiciu wszystkich przeciwników. Chyba, że się zabije tą muchę obok, jeżeli dobrze kojarzę. To jest dosyć ciekawy przeciwnik, bo ta mucha tak naprawdę jest dodatkowym przeciwnikiem, który się przyczepia do innych i sprawia, że nie możemy tego przeciwnika zabić, dopóki nie zabijemy wszystkich innych na piętrze albo samej muchy. Ciekawe, bo dostajemy tak naprawdę białego czempiona bez białego czempiona. Okej, ty nie możesz skakać na kamienie. Chciałem to sprawdzić, bo szczerze mówiąc nie miałem zielonego pojęcia. Bardzo dużo kluczy mamy. A to jest... No, nie wiem sam co jest le... O! Co to za skrzynki dzisiaj? No skrzynki to dzisiaj są kozackie. Czy Doctor's Remote jest lepszy od Gapi's Head'a? Wydaje mi się, że na zwykłe pokoje nie, ale by nam oszczędziło bardzo dużo bomb. Mimo wszystko, ja go brać nie będę, idziemy dalej. Mogę od razu iść na walkę z bossem, bo i tak mój Devil Room zostanie otwarty. No i mamy walkę ze Stainem. Dosyć łatwy bossik w czarnej wersji. Nie wiem, czy chyba nie może strzelać, tylko przywołuje przeciwników, więc mi jak najbardziej na rękę. Super Bandage, świetny item. Tylko czy się opłaca go wziąć przed wejściem tutaj? Jest nóż, który akurat na Azazelu bym wziął. Na Azazelu akurat bardzo nóż lubię. Wolę nóż od laseru Azazela, bo laser Azazela ma bardzo mały zasięg. A my z takimi obrażeniami to będziemy siekę robić straszną. Co wolę, Dark Princess Crown? Nie, Dark Princess Crown jest średnia, bym wziął Rotten Baby i lecimy sobie stąd. No jeszcze bym poszukał, nie wiem, może jakiegoś kamienia z X-em, może... sklepu chociaż, pieniędzy jak na razie za dużo nie mamy. Jak zobaczę znowu te okulary, co się nazywały Boss Rush, nie Boss Rush, tylko Gold Rush, to w życiu ich nie biorę. Ostatnio chyba straciłem przez tą masę pieniędzy. Gold Rush, coś mi się kojarzy, Gold Rush. A nie, Gold Dust to było, o Jezu, jest taka piosenka Gold Dust, to jest taki dubstep, o Jezu, ale to jedna z moich ulubionych piosenek kiedyś była. Słuchałem jej jak... zaczynałem właśnie słuchać dubstepu, to było jakoś gimnazjum, pamiętam, byliśmy na tym... Na... To się nie nazywa w gimnazjum już zielona szkoła, tylko na wycieczce po prostu byliśmy. W Banderozie. Banderoza, ale co to była za miejscowość? Jakoś przy granicy z Czechami. Pamiętam, że Banderoza to się nazywało... ten pensjonat, w którym się zatrzymywaliśmy, ale dobrze wspominam tamtą wycieczkę, o Jezu. Oj, śmieszna nazwa. I wtedy właśnie pamiętam, że wszyscy tam pakowali, wiecie, do tego, do autokaru jakieś głupoty w stylu ciuchy na zmianę, jedzenie, coś w tym stylu. A ja kupiłem sobie takie głośniki 5.1 wtedy, bo wtedy jeszcze wyznawałem subwoofery. Teraz już nie widzę sensu posiadania subwoofera. Dobre stereo, jak dla mnie, zdecydowanie lepsze od takiego 2.1. Ale nieważne, miałem właśnie te głośniki 5.1, pamiętam, że je pakowałem. No całkiem sporo miejsca zajmowały się. Wkurzał na mnie pan kierowca autobusu, że zajmuje za dużo miejsca tam w tej klapie w autobusie. Ale potem, jaki to szał robiło, wszyscy do naszego pokoju przychodzili. Mieliśmy pokoje czteroosobowe. Ja byłem DJ-em i robiliśmy właśnie imprezy u mnie w pokoju. Wszystkie dziewczyny się zbiegały. Wtedy, co ciekawe, też jak była impreza, tam była taka sala, właśnie była taka duża sala, ja tam te głośniki brałem na tą salę i tam robiliśmy i normalnie dyskotekę. Tam po raz pierwszy tańczyłem z moją obecną narzeczoną. Tylko wtedy jeszcze ani nic nie zarywaliśmy, ani nie byliśmy tam parą, tylko po prostu w innych klasach byliśmy i po prostu sobie tańczyliśmy, oczywiście w grupach wszyscy. Dobra, gdzie idziemy? Na kolejne piętro, no to już wszystko. Ja się cieszę, że wróciłem, bo dostaliśmy Steam Sale, co jest świetnym itemem. No i co, lecimy dalej. Ja tam jestem bardzo zadowolony z noża, jak ktoś mi napisze, nóż nie oglądam, wychodzę. To wyjdź i nie wracaj. Po prostu już mnie to tak denerwuje. Jeszcze na zwykłej postaci, jak mają kozackie itemy i tam, wiecie, jakieś synergie. Okej, rozumiem.
często nóż psuje tę synergię, ale no, na Azazelu, gdzie on ma ten laser jakiś śmieszny, mały. Jak tak eks dostanę, to spoko, ale tak to nie. A właśnie, czy to nadal działa? Bo zawsze mi się wydawało, że tak eks na Azazelu to sprawia, że mamy po prostu strzały z tak eksa, ale laserowe. A nie pamiętam, chyba jakiś tam czas temu miałem właśnie tak eks w połączeniu z... no po prostu na Azazelu. I tych strzałów laserowych nie miałem. Może mi się porąbało z Ludowiko, bo wiem, że na pewno Ludowiko tak działa, że mamy taki okrąg właśnie laserowy. No i wtedy rzeczywiście Azazel jest kozak. A wydaje mi się, że jakbyśmy mieli teraz Ludowiko, to może nadal byśmy mieli ten laser? Chociaż chyba nie, jak mamy nóż, to chyba tylko takim nożem stacjonarnym poruszamy. No ale nic. Kamień z X-em mamy, ją Lysen będzie nam tu pomagał. Jak ktoś wie, gdzie się znajduje Banderosa przy granicy z Czechami, to niech mi napisze w komentarzu nazwę tej miejscowości. Pamiętam, że wtedy Euro chyba było. To był 2012 rok. No, bo oglądaliśmy mecze naszych na tym. 2012 rok? To ile miałem? 15, nie, no to by się zgadzało. Druga klasa gimnazjum chyba. Euro 2012, oglądaliśmy mecze nasze, jak dostawali w dupę wtedy strasznie. O Jezus, co to była za piłka nożna wtedy. Teraz też nie lepsza, ale lepsza. Teraz to co jest, to i tak jest milion razy lepsze, jak to co było na to Euro. No już żałuję, że wziąłem item z Treasure Roomu. Dostaliśmy Dice Room, w którym mógłbym sobie zmienić akurat itemik. Ale Dice Room jest o tyle fajny, że my mamy Goatheada. Więc będę mógł sobie zmienić itemy w Devil Roomie za darmo. No i kozak. Pamiętam, że w tej miejscowości też... Jezu, no w życiu sobie nie przypomnę, co to, jak to się nazywało. Może jeszcze jest jakiś gościu, co tam jeździ. O Jezu, ja tu byłem. Tam, że był jakiś łysy gościu, którego codziennie spotykaliśmy na mieście, który jeździł jakimś takim drogim Audi i miał rejestrację 0000000. Pięknie powspominać te czasy. Super, że latam, nie muszę na ten szlam uważać cały czas. Ja nie zauważam naprawdę tych rur, ja nie jestem przyzwyczajony do nowych rzeczy na piętrze. I gdzie ja jestem w ogóle? Co tu jest na tym piętrze? Co tu się dzieje? Gdzie mnie nie było? Tu mnie nie było. O, super. Muszę pamiętać o tym Dice Roomie i to jest piętro Dunk Depths 1. Okej, czyli tu jeszcze walki z matką nie ma. Solharcik jest. 5 minut jest na przejście tego i kolejnego piętra. Więc muszę troszkę się pośpieszyć, ale jak na kolejnym piętrze nie dostanę Curse of the Lost, to raczej problemów nie powinno być. To Curse of the Lost tutaj naprawdę zmienia mega dużo. No i co ciekawe, ten przeciwnik nie eksploduje, gdy jest w wersji czempiona eksplodującego standardowo. Jakie to piętro jest ogromne, co tu się dzieje? Ja każdy pokój w nim zwiedziłem na 1000%, a ja jeszcze nie byłem w sklepie. Tu będzie walka z bossem na bank. Może nawet i dobrze. Nie no, chore jest to piętro, naprawdę, jestem w szoku. Tutaj nic nie ma. To jest wielki, pusty pokój z Super Secret Roomem jedynie. Świetny Super Secret Room. Bardzo się cieszę, że do niego poszedłem. No i co, idziemy dalej. W lewo chyba jeszcze nie szedłem. No i jest walka z bossem. Jestem bardzo niefajny pokój. Ale na luzaku. Fallen, świetnie, jeszcze item z Devil Roomu dostanę. No i oczywiście z Inkubusa bierzemy, no gdzie. Oba itemy są spoko, ale no wziąłbym tylko Dark Bama, a ten item findowy bym zmienił. Mam nadzieję, że mi to go zmieni, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy Dice Room zmienia mi też item w Devil Roomie, ale wydaje mi się, że tak. No jest sklep, jest nawet złota kupa po drodze. Sklep też szkoda omijać, jak mamy Steam Sale. Świetny item, Humbling Bundle. Lubię, więc kupię. Oczywiście, że High Mind, gdy przywołujemy muchy. No brainer. Listok może być. Zmieniamy dalej. No i co? Kupię kolejnego Solharta i idziemy
Dodaj srumu. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze no na ten boss rush, bo naprawdę mi tego byłoby szkoda. Ale na kolejnym piętrze tak naprawdę jedyne, co mnie interesuje, to właśnie walka z bossem. Bo potem sobie odpalę kartę full i z niej wyjdę. Czy to był jeszcze item do zmiany? Był, ale są tu słabe itemy, więc idziemy sobie stąd. Chociaż tam był już wcześniej. O Jezu, mnie tu nie było. Okej. To gdzie ja jestem teraz? W lewo chyba muszę iść. Tak, dobra, walka z bossem jest. Czy się zmienił item w Devil Roomie? Nie zmienił się, okej. Czyli to być może było, nie wiem, D4 tylko, znaczy D6 tylko na ten pokój. No dobra, wezmę ten item. Finn's Horn jest całkiem spoko, szczególnie na walkę z Haszem. Za każdego zabitego przeciwnika, znaczy każdy zabity przeciwnik może zmienić się w demonika. Oj, mnie pingują widzowie na Discordzie, czy gram w baloniki. I znowu Curse of the Lost, no chyba kogoś tutaj cyce swędzą. Co jest? Idziemy dalej, no. Serio, szybka walka z bossem, bo się zdenerwuje. Nic ciekawego. 2 minuty jeszcze mam. O tyle dobrze, że mam inkubusa i mam snipe, więc akurat z matką to sobie poradzę bardzo szybko. Jest treasure room. No, treasure roomu po drodze szkoda omijać. Treasure room z beznadziejnym itemem. Mógłbym go wziąć i na miniaturkę wstawić Cyberpunk 2077 jako Robo Baby, ale już bez przesady. I dziękuję wam bardzo za miłe komentarze. Tam się pożaliłem, że jak matce się żaliłem, że mnie wyzywali od Skner i pisaliście same miłe komentarze. Naprawdę jesteście kochani. No nie znajdę tej walki z bossem, nie znajdę. Ile obrażeń w ogóle otrzymałem? Fajnie byłoby znaleźć... Co to jest za przeciwnik? Jakiś zmieniony Duke of Lies chyba. Fajnie byłoby znaleźć sklep z Solhartem. Mamy restock, mógłbym tu kupować Solharty w nieskończoność. No to musi być droga do walki z bossem. Tylko która? Dobra. To nie jest droga do walki z bossem. Jest boss, dobra. Uratowani, 20 sekund. No easy peasy, nóż. Dzisiaj idziemy tu. Tu mam czas. Item Gapiego. Wrócę się tu, na razie to olewam. Chociaż zrobię tak, o. Tu się wrócę, weźmiemy ten item. Tu muzyka się buguje jak zwykle. No jest technology. Nie wiem jak to działa z nożem, szczerze mówiąc. No ale jest, Cyberpunk 2077. Mój. Ale głupota. A czemu Inkubus nie strzela tym? Ale słabo. Dobra, lecimy karta full. Ja tutaj nie mam zamiaru się bić z nimi. Drąg tam się strasznie. I idziemy do sklepu, który wiem nawet gdzie jest. I działa całkiem przyjemnie to technology. Z mam snajfem akurat. Bardzo się cieszę, że oba te itemy mam. Jakbym nie wziął mam snajfa. No mi się jakaś gra wydaje głośna nagle. Trudno mi się skupić. Jakbym nie wziął mam snajfa wcześniej, a wziąłbym teraz technology i na pewno bym je wziął. Bo je wolę dla Sera Azazela. Przepraszam. To byśmy mieli po prostu strzały z technology. Nic poza tym. A tak mamy i strzały z technology i nasz mam snajf. No niestety, nic tu ciekawego nie wyszło. Ja ściszę sobie trochę tę grę, chyba to technology takie strzelające mnie rozprasza trochę. Dziwne, że się tutaj to buguje. Gapi spał, świetny item. No i co? Idziemy dalej. Przepraszam, napiję się wody trochę. Ja wiem, że pewnie ominąłem też masę secret roomów, ten Yo Listen. O, nie mówcie mi, że się coś rozłączyło. Co jest? Halo? O, działa, nic się nie zrobiło innego, ale nie wiem. Rozłączyło mi na chwilę. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że bateria mi pada, bo mi będzie bardzo przykro wtedy. O Jezu, moi ulubieni przeciwnicy. Co tutaj mamy? Two of Diamonds, jakbym miał za dużo pieniędzy.
Ale jest... O! O co mi chodzi? Jest restock. Jest restock, jest Steam Sale, jest sklep na walce z haszem. No i mamy jeszcze Two of Diamonds. To teraz trzeba znaleźć tylko ten. Jezu, jak to się nazywa? Blank Card. I fikumiku, i mamy tutaj dużo dużo itemów. Super, o, kamień z X-em i na dodatek Secret Room. To mam nadzieję, że będzie super Secret Room jakiś na czerwone serduszka. Uj, czemu ja podszedłem tak blisko tego kamienia z X-em, jakbym chciał, żeby przy mnie eksplodował. No to nie jest nic ciekawego, ja bym się wysadził. No idziemy dalej. Ten super Secret Room na czerwone serduszka, no naprawdę, najlepsza rzecz, jaka mogłaby nam się w tym momencie trafić. Miałbym masę zdrowia z uwagi na to, że mamy Dark Bama, ale w niego wszedłem samemu już jak głupek. Solharcik, za darmo, bardzo fajnie. Secret Room tu odkryty, ale co ciekawe, wejście do Curse Roomu też jest, no w ogóle nie zauważyłem. Zapomniałem, że mam coś takiego jak mapa, dwa ostatnie piętra Curse of the Lost, więc... Już nawet nie zwracałem na to uwagi. To jest dobry item, no to jest świetny item wręcz, więc oczywiście, że bierzemy. Co w sklepie? Nie no, nie będę tutaj altara puszczał. Mam zbyt dobre familiary. Wszystkie moje familiary są genialne. Natomiast kupiłbym parę solhartów. Listok nie działa na przenośny sklep, ale słabo. Dobra, lecimy dalej. A to on się... To jest dobry trinket, szczególnie właśnie na inkubusa, bo możemy sobie go przykleić do jednego miejsca i idealnie strzela praktycznie w tym samym miejscu, w którym my się znajdujemy. Ale problem jest taki, że no mam damage upa, więc curved horna w życiu nie oddam. Ole, dobry pokój! Oj tak, Dark Bamik, dawaj. Solharciki. Okej. Okay. No, tu się nic nie dzieje, rozumiem. Idziemy na walkę z bossem. Sister Vis, bardzo łatwy bosik. Nie wiem co to jest. Bacon Grease, Empty Calories. Okej, dostałem HP upa. I chyba tyle. Tłuszcz z bekonu mamy. Tłuszcz z bekonu, który... Ja już sam nie wiem, to jest już naprawdę... Każdy jakiś inny ma... badania chyba. Jedni mówią, że bekon to jest niedobre, tłuszcze nasycone. Inni mówią, że nie, że bekon to jest kozak i jest zdrowy i z rana to wcale nie jest źle to jeść. Ja już sam nie wiem, powiem wam, że kiedyś tam nawet to patrzyłem. Nadal tam, wiecie, nie jestem jakimś ignorantem, wiem, że nie powinienem żreć nutelli codziennie na kanapkach czy coś, jak kiedyś, jak byłem mały i potrafiłem zjeść zamiast obiadu 6 kanapek z nutellą albo 6 kanapek z pasztetem, bo byłem nienormalny, tak jak mówiłem. Ale... Ja jem po prostu, co mi się już podoba chyba. I to co... To, po czym ja się sam dobrze czuję, bo starałem się jeść według tych wszystkich diet na necie. To jest dobre, to jest na poprawę samopoczucia, to jest na większą aktywność mózgu, to jest na lepszy sen, to jest na to, to jest na sramto. Nic nie działa. Jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. Dokładnie tak jak WK mówiło wiele lat temu. Gymnazjos nas kocha. Ciekawe, kto z was oglądał WK, jak byli niepopularni? Który to był rok? Boże, 2015? Czy niepopularni? No już wtedy tam mieli jakąś widownię. W ogóle, kurde, wczoraj sobie ja przeglądałem stare filmiki PewDiePie'a. Nie wiem sam nawet dlaczego, co mnie jakoś tak naszło. Ale miło... Miło jest zobaczyć tak, jak wbijasz na totalnie losowy jakiś filmik PewDiePie'a sprzed 9 lat. Rok 2011, sierpień. Ja na tych wszystkich filmikach mam zostawione łapki w górę. Wszystkie te filmiki oglądałem w momencie, w którym wyszły. I wszystkie te filmiki pamiętam. I w jednym z tych filmików właśnie z tego 2011 roku mówił, że miał wywiad z jednym innym youtuberem, który występował pod nickiem Morfar, którego też uwielbiałem oglądać i niestety zmarł 6 lat temu.
I miło mi było sobie właśnie tak przypomnieć o nim, wejść na jego stare filmiki. Dużo osób nadal, tam nie jest jakiś nie wiadomo jak duży kanał, tam ma 50 tysięcy subów, mimo że miał nawet serię z PewDiePie'em, ale mówię, to były takie czasy, że on nie miał aż tyle subów wtedy. No i idziemy na walkę z Haszem. Ale miło jest właśnie wejść na te odcinki, widać, że cały czas ludzie komentują, miłe rzeczy piszą. No nie wiem, tak jakoś właśnie ten moment sprawił, że o YouTubie pomyślałem trochę bardziej jak o czymś ważnym, a nie jak tylko wiecie, platforma do wrzucania śmiesznych filmików. No niestety, moje czary chyba prysły, moje marzenie raczej prysło na otrzymanie blank card, chyba że tu się trafi jakoś magicznie. Jeszcze bateria jest! Ale jaja! No ale tu się musi trafić jeszcze, nie może się trafić ten. Jak się ten item nazywał? Boże! Mam z box, coś takiego. Nie mam z box. No to coś, co sprawi, że będziemy mieli tylko piguły. Bo to mi zepsuje breaka. Deck of cards jest super, box of friends. Póki mam, to używam. Skullback może być. Mystery gifta, to bym użył w innym pokoju, bo bym chciał item z innego pokoju, szczerze mówiąc. Crystal Ball. O, a to jest całkiem fajny item, generujący nam zdrowie praktycznie. Justice może być. Dobrze, ja tutaj wracam. O Jezu, deck of cards. Gdzie było moje blank card? Zapomniałem, że jak wyjdę stąd, to nie znam tych itemów. Mr. Me też jest super. Właśnie, Mr. Me teoretycznie mógłby mi podnieść ten item, no ale najpierw musiałbym znaleźć... jak się ten item nazywał? Chryste panie. Black Candle. Jak znajdziemy Black Candle przed tym czymś... No właśnie, Little Baggy. No niestety, Sharp Rysł. Store Whistle. Kurde, szkoda. Ale słabo. Ale zaraz. Dobra, ja liczę ile itemu po prostu muszę kupić. Ha, ale jaja! Mr. Mites, raz, dwa, okej. Okay. Dwa razy muszę kupić item, drugi item muszę podnieść. Glowing Hourglass. Ale IQ 1000! Mr. Me, teraz Mr. Me, który nam zjada Little Baggy i przenosi dalej. Kup mi ten item. Weź ty człowieku. Ja chcę to, o. Dobra, kupił. Nie podnosimy tego. No i możemy dalej grać. Pandora's Box. Ale IQ 1000, naprawdę. More options może być. O Jezu, nie ten item. Blank card sobie bierzemy. I ja wiem, że chyba drugi raz nawet mógłby się ten item trafić. Za parę itemów sobie znowu wyjdę i znowu będę wiedział, jeżeli się trafi. Treasure Map, Night's Light, Magic Fingers. Byleby się trafiło to Black Candle jako pierwsze. Spider Mod, Store Whistle. Może zróbmy tak właśnie, że wezmę to blank card. Użyję tu of diamonds, wyjdę, wejdę. No i dobra, tu jest gdzieś Glowing Hourglass, tu jest gdzieś wszystko co potrzebuję. O Jezu, to jest item w keeperze, ja bym go w ogóle cyknął, bo mnie denerwuje. Szczypce na suty są, red candle, blue map. Stopwatch, super, mam spurs. Extra, tarot cloth, wszystko mi się podoba, konwerter, placebo. There's options, piggy bank. No i wracamy do blank karta. Two of diamonds używamy. Podwójnie używamy tak naprawdę, więc mamy max od razu coinów. I znowu wyjdę, wejdę, zapiszemy. Ten pokój jakby. Smelter. O, smelter jest super.
Steel Detonator oczywiście bez sensu, mam z Coin Purse, Pay to Play. O Jezu, kiedy się trafi ten item? Moving Box. O, i to jest ciekawe w miarę. Ojejdź. Dobra, wracam do blank card. Użyłbym smeltera od razu na sobie. Przepraszam. Co jest? Daj gaz. O. O, daj gaz. No i super. Bo muszę to wyrzucić. Daj gaz. Zaraz. Czemu daj gaz nie działa? O, działa, tylko muszę wyjść z pokoju. Dobra, wszystko się już teraz zgadza. A więc wracamy do blank karta. O, co to jest za karta? Chaos kart, elo. Lol, lol. Wracamy do Two of Diamonds. Ja nie wiem, czy tutaj nie wykorzystywałbym Mr. Me. Znaczy, no, Mr. Me bym wykorzystywał na tych raczej słabszych itemach. Będę patrzył, po prostu tu się trafia. Habit jest jak najbardziej ok. Mam's Box jest świetny tutaj. Każdy trinket w grze możemy sobie wygenerować w ten sposób. Też jest ok. Blanket jest super. Mam nadzieję, że dostanę jeszcze zaraz. Jezu, jak ten item się nazywał? Ten item akurat bym olał. Bardzo go nie lubię. Jak się to nazywało? O, nie pamiętam. Co ja chciałem w ogóle powiedzieć? Weźmy sobie Mr. Me. O, i weźmy sobie Mr. Me tak, żeby go akurat mieć właśnie z blank card. No i jest super. Mr. Me tutaj. Odpalamy go. Niestety nie kupił. Kurwa, ile używasz Mr. Me? No znowu, no co jest? Może źle używam Mr. Me? O Jezu, gdzie ja tym poleciałem? I pewnie nie to da, nie? O, dobra. 50-50. A Mr. Me 40-40. Dobra. Lecimy dalej. Baterię chciałem. O, baterię, żeby pojawiać sobie podwójnie trinkety. O, i jest bateria, no i super. 9V? Może być, może być. Potato Pillar może być, od razu bym go użył. O Chryste, nie mam miejsca tu już. Dobra, trzeba będzie to przenieść. Robi się tu trochę tłoczno. A więc ja bym to wszystko przeniósł do innego pokoju za pomocą Moving Boxa. Czy Moving Box też mi przesuwa trinkety? Tego jestem ciekaw. Moving Boxa odpalamy. Cyk. Trinkety i znajdźki też przerzuca. Bardzo miło. No i teraz tylko trzeba kupić to. I wszystko stawiamy tu. Cyk. I trzeba uważać, żeby nie wziąć, bo mam czy tam Little Buggy. Gdzie jest moje blank card? Na dole. Ok. Powolutku, powolutku. I akurat teraz bym się skupił na trinketach. Sporo fajnych trinketów, a to pójdzie naprawdę moment. Jest mam's box. Jest Two of Diamonds. No i wszystko działa tak jak powinno. A więc pojawiamy sobie trinkety. Raz, dwa. No tak naprawdę mogę pojawiać nawet to w ten sposób. Nawet jak dostanę kleszcza, to przecież kleszcza będę mógł sobie zjeść, jeżeli dobrze rozumiem. Jest cancer, świetnie. Tu w najmoc sobie odpalamy. I zaraz wracam po smeltera, tylko jeszcze ten cracked crown, żebym tu przyjął. Już jest tyle tutaj tych trinketów, że wypadałoby to chyba ogarnąć. Zmieniamy teraz to na smeltera. No i smelterem, amciu, amciu, wcinamy najlepsze trinkety w grze. Curse kula nie chce, cancer chce. Nie chcę shot speed upa. Kreskula nie chce. To chce i to chce. Dobre trinkety. Miam, miam. Ten nowy trinket nie wiem co robi. To też jest spoko. Zjadamy.
Nose Goblin, jeden z moich ulubionych trinketów w grze. Lucky Rock też jest świetny. Zjadamy. Zwiększony zasięg to daje dwa razy, tak? Tak jest. Więc też sobie to zjem. Mysterious Paper, nie wiem co robi, ale zjemy. Co tu jeszcze jest ciekawego? Silver Dollar. Nie pamiętam co on robił, być może sklepy nam się pojawiają. Na Womp również. Matstick może być. Coś tu było do wzięcia. Nie ma tego już. Nie wiem, gdzieś mi zniknął jakiś trinket, co chciałem wziąć. Kolejny Locust bym wziął. Locust of Famine. I akurat tej kupy bym wolał nie brać. Nie wiem co robi, ale źle wygląda. Zjadamy oba. I idziemy dalej pojawiać trinkety, dopóki nie trafi się trinket na trinkety, czyli Crack Crown. O Jezu, nie ten item wziąłem, nie Mr. Me, tylko mam z boxa chciałem wziąć. Mam Pierce 1, obrażenia 25 na nożu i inkubusie i... Ole, to technology nawala. Dobra, ja bym sobie zwiększył na razie coiny, zmieniamy dalej, a raczej pojawiamy dalej trinkety. Nic, nic, nic. Czy ja tego trinketa nie zjadłem już? Baby Bender jest spoko. O Jezu, za dużo tu tego już. No wydaje mi się, że wystarczy, że jakąś bombę tu palnę i będzie trochę luźniej. Nadal nie widzę najważniejszego, no czyli właśnie tego Cracked Crown. To jest jedyny trinket, na którym mi w tym momencie zależy. Wszystkie inne mam gdzieś. No naprawdę nic tutaj nie ma. Jezus Maria, no to już się naprawdę trochę tego za dużo robi. Ja bym wziął znowu Moving Boxa. Wziął baterię, razy dwa. Cyknął wszystkie trinkety. O Jezu, czemu tam skrzynki się pojawiły? Nie podoba mi się to. Wszystko pojawił tu. Nie mam zielonego pojęcia, skąd tu się skrzynki wzięły, ale odpalę je. O, super. Wezmę wszystko z ziemi i niech znikną. Ja nie chcę tutaj mieć żadnych skrzynek. Mogą mi tu trochę porąbać cały ten pokój. Super, że czerwone serduszka jest w stanie zjadać Darkbam. No i dobra, wracamy po Moving Boxa, który jest tutaj. Two of Diamonds używamy. I kolejne trinkety przywołujemy. Żarówki oczywiście obie zjem. Wooden Cross jest świetny. To jest jakiś nowy trinket, widzę, jakieś serduszko puste. Nie wiem co robi, więc akurat na breaku sobie z nim dam spokój. Jest Clash, którego też zjemy. No gdzie jest ten głupi Cracked Crown? Ile można czekać? Coiny GMO, w życiu ich nie będę brał, one są jakieś dziwne. O, jest Cracked Crown. Dobra, no to już jest wszystko tak naprawdę, co tu chciałem. Zróbmy sobie trochę miejsca. Wracamy się po smelter. No i nasza przygoda z trinketami już się tutaj kończy. Trzeba tylko wybrać dobre trinkety. Right hand, no mówię, dzisiaj sobie dam spokój z tymi nowymi trinketami, bo po prostu nie mam zielonego pojęcia co robią. Wiggle Worma biorę, Wooden Cross biorę, bo to są fajne rzeczy. Left hand na pewno nie. Jezu, nic tu nie widzę już. Rip of Grid może być, oba zjadamy. Wiggle Worm, Clash. Zjadamy. Pulse Worm jest śmieszny. Safety Scissors też są spoko. Cracked Crown gdzie jest? Obok mnie jest. Cracked Crown oraz Vibrant Bulba też zjadamy. Co tu jeszcze jest ciekawego do zjedzenia? Coś tam chyba jeszcze widziałem. Albo i nie. A jest! Dobra, już wiem co chciałem kupić. I nie chcę tutaj Justice mieć. Chciałem wziąć ten trinket. Blind Rage, jeden z najlepszych. Blind Rage i niech będzie Bob's Bladder. I to są wszystkie trinkety, które chcę zjeść. I to są wszystkie trinkety, które kojarzę. Extra Vessel HP Up. Nie mam zielonego pojęcia co robi. Mówię, nie chcę ryzykować, że to mi coś zwali. Child's Leash też jest super.
Więc Shite Dish'a sobie wezmę. I Rainbow Worma też bym wziął, bo jest śmiesznie. Rainbow Worm, Child's Leash i wydaje mi się, że to są wszystkie trinkety, na których mi naprawdę już zależy. A więc, znowu wracamy się po Moving Boxa, przenosimy te trinkety do innego pokoju. O Jezu, ten HP up jakiś dostałem pusty, bez sensu. Cyk. Cyk. Bloody Penny, niepotrzebny mi, Stem Cell też mi niepotrzebne. Niech będzie Hookworm. Jak nasze strzały teraz wyglądają? Ciekawie ten laser wygląda. No szkoda, że nie jest zwiększony, naprawdę, jakby on był zwiększony. A ciekawie, czy nam się zwiększą bardzo statystyki na Mam's Boxie. No, sporo się zwiększyły. Dobra, do czego wracamy? Wracamy do... Mr. Me. Mamy Mr. Me, mamy Blank Card, mamy Two of Diamonds, możemy dalej wykupować itemy. Nie wiem tak naprawdę, co ja tutaj mam zrobić, żeby zmienić te itemy. Uuu. No i drugi raz się trafił item, którego bardzo nie chcę widzieć. I co ciekawe, tu już nie mam możliwości wrócenia, bo nie mam Glowing Hourglassa, więc jakbym go podniósł, to by było już naprawdę słabo. Wydaje mi się, że one się dwa razy pojawiają po drugim pojawieniu się. Już znikają na zawsze. I dostajemy itemy z innych... z puli innych pokoi. Treasure Roomy, Devil Roomy. Chociaż może Devil Roomy to nie, ale... z Treasure Roomu chyba jesteśmy w stanie item dostać. No tak, zostajemy przy wszystkim. Tak jak jest, PhD, świetnie. Broken Stopwatch, aż co mi to zrobi za różnicę. W końcu Black Candle, dwa razy się pojawił Lil Baggy, zanim się pojawił ten Black Candle, masakra. I ja bym tutaj podwoił sobie troszkę pieniążki. O Jezu, podwójnie czterokrotnie zwiększył pieniądze tak naprawdę. Ośmiokrotnie zwiększamy pieniądze. O nie, to stracę pieniądze jak to wezmę. Hanged Man, od razu bym zużył. Bierzemy Mr. Me, którym biorę ten niefajny jakiś nowy item, który nie mam zupełnie pojęcia jak działa, ale zabiera mi pieniądze. Jak pamiętam, że graliśmy to ostatnie podejście, to mi zabierał pieniądze. Jak przychodziłem z pokoju do pokoju chyba. Plance, może być, podniesiemy i tyle. Jest Blank Card. Chaos, no i na to czekałem. O! Jest no. O, no to jest bardzo fajny akurat w naszym przypadku trinket, bo nie dostanę już żadnego innego itemu aktywnego, a chyba nie ma itemu aktywnego, na którym by mi zależało. Chyba nie. Więc weźmy sobie no i zmieniamy te itemy dalej. Znaczy zmieniamy, no zjadamy. Zobaczymy, co się trafi w końcu. HP up, no teraz tych HP upów to trochę będzie. Oj, bylebym tego planu C przez przodek nie kliknął, nie odpalił. Jesteśmy gapim, bardzo fajnie. Lakapik, może być. Bardzo nie chcę tego itemu. Jezu, jak ja nie lubię tego itemu. Czemu on się trafia non-stop? Mr. Me, po raz kolejny. Wkracza do akcji. Ja nie umiem go używać, więc nie działa. No i lecimy dalej. Broken Modem to jest tak beznadziejny item, naprawdę. Już HP up! O, już mleko, trochę dziwnie, ale... po prostu mogło się mleko trafić, nie? Glaukoma, cały czas ten item mylę z jakimś innym słabszym. Wafer, świetny item. Fate, super. Zwiększone obrażenia. Blokada obrażeń. Strzały Grida. Czy z 5 coinów ile będę miał pieniędzy? 80! O mój Boże! To więcej jak 8-krotnie sobie zwiększamy te coiny. 16-krotnie, masakra! Przemiana w Puna? Jeszcze nie, jeszcze jedna strzykawka i będziemy mieli. Rumbak, bardzo fajnie. Box może być. Bobby Bomb może być. Strzały za siebie, oczywiście, że tak. Lakapów nie mam żadnych, niestety. Kolejna strzykawka i przemiana w Puna. Kolejne bomby. No i co?
Two of Diamonds. Po raz kolejny. Explosivo może być. HP up może być. Potwórny strzał jak najbardziej. Spider Baby? Jest taka przemiana? Co? No ja wziąłem pająka i dostałem przemianę w Spider Baby? Coś mi się tak kojarzy. Chcę zobaczyć jedną rzecz. Jak zmienię teraz itemy aktywne i wrócę do... Mam z boxa. Będę miał Tiersy 1? Jeszcze nie. Ale Tiersy 4 na potwórnych pociskach... To i tak nieźle. Ale fajnie to wygląda. Dobra. Wracam do... mojego kolegi... Mr. Me. Aj, Baby Bendera jeszcze muszę zjeść. O Jezu, nie chcę Kerstaj. Przy naszych Tiersach Kerstaj jest bez sensu. Wiem, że mam blokadę i Kerstaj nie działa, ale... Bardzo nie chcę ładować moich pocisków. Ja lubię po prostu przytrzymać sobie przyciski. Strzelać jak porąbany. Kolejny fajny item, Trinity Shield może być. Ja wracam do No, nie chcę tutaj itemów aktywnych więcej. Mr. Boom. Plan C, broń Boże, klikać cokolwiek. Bo nie mam drugiego życia nawet chyba. Może i mam. Mam skills, może być. Bez sensu, bez sensu. O Jezus, Abel. Bez sensu. Bomby, scatter bombsy, spoko. Damage up, spoko. 9 żyć, jak najbardziej. Oj, od razu straciłem. Obrażenia, bardzo fajnie. Znaczy obrażenia, czerwone serduszka. Używamy Two of Diamonds. No i lecimy dalej. Jest sporo itemów, których normalnie bym nie wziął. Oj, to jest jeden z tych, których akurat no nawet dzisiaj nie wezmę. Plance nie chciałbym mieć na ręce przy zmianie itemów, jeszcze przypadek go użyję. Number 2 to jest beznadziejny item. Będzie nam pojawiało bomby, a że mamy bomby sad bombsy, które będą naprawdę dużo robiły, no, no nie chcę ryzykować. Blank card tutaj jest źle, Mr. Me tutaj, blank card tutaj. No i kupujemy dalej. Squeezy, świetnie, tier zap kolejny, hot bombsy mogą być. Sack of penis, o Jezus, sack of penis. No jest, jest. Czemu dostałem książkę? A ja mam przecież no. Więc że książki mogą się pojawić. Drugi breakfast już. Dosyć szybko, szczerze mówiąc. Blank card niech będzie. Co tutaj mamy dalej? Nugget Bombs. To jest nowy item. Pentagram. Bardzo fajnie. Trzeci HP up już. O. Mark. Bardzo fajnie. Znowu ty? Ile razy można? Już denerwują mnie te itemy. Cały czas to samo. Cały czas te złe itemy, których nie chcę. To jest świetny item. O Jezu. Jak ja cię lubię. Fate Seward. Mam skontakt, może być, może być. Sukubusa, czy chcę podwajać? Mam tą diplopię, której w ogóle nie używam. Ale chyba nie, Sukubusa bym nie podwoił, bym podwoił 2020, jakby się trafiło. Albo jakiś item z Angel Devil Roomu, taki kozacki. Pakt to nie jest aż tak kozacki item. 5 coinów mam, więc moment, aby wrócić po moje blank card. Tu bym, o nie, nie stawiłbym bomby, mam scatter bombsy. Z 7 coinów robię 99, no. To jest nienormalne. Glitter bombsy, gimpy, kolejne HP up. Kolejny HP up. No co wy gadacie, że już? Ale mała pula itemów. No jeszcze się pojawiają, ale naprawdę bardzo często się zaczynają pojawiać HP upy. Kolejny breakfast. Z 5 coinów 80 robimy, tak? Tak jest. No dobra, jak dostanę... Nie wiem, 5 breakfastów z rzędu i wszyscy znowu się pojawi breakfast. No to chyba dam sobie spokój, po prostu idziemy już na tą walkę z bossem, bo przecież ile można czekać. O nie, tylko nie shade będzie mi zasłaniał moje itemki. Pierwszy breakfast. Okej, luźno. O, kibam. Może być tam. Magic Mushroom, super item. Ale dużo nam już nie zmieni. Blank card używamy.
Satanic Bible. Pierwszy breakfast. Nadal nic, sacrificial altar. A to akurat użyję. Chociaż kurde, nie wiem co mi zje. Ale zaryzykuję, ten sacrificial altar, bo może mi da jakiegoś brimstona. Ryzyk fizyk. Byleby mi nie zjadł inkubusa ani sukubusa. O Jezu, co to za pociski. Cyk. Ale beznadziejne itemy. I co mi zjadł? Sukubusa nie zjadł, inkubusa też nie zjadł. Fate's Reward też nie zjadł, okej. Destacza mamy, mi się podoba. To jest jeden strzał z destacza. dobra. Kupujemy itemy dalej. Speedball może być. A, Bob's Brain'a też od biedy wezmę. BFF'a chyba mam. Tak, mam BFF'a. O, Multidimensional Baby jest super. Raz, dwa. Halo, raz. Dwa. Trzy. No już mówię, naprawdę dosyć często te breakfasty się pojawiają. Brakuje mi strasznie możliwości zmiany itemów, no. No ale nie ma runy do kupienia, nie ma żadnego pertro, coś w tym stylu. A szkoda, bo ja już tutaj bym miał wszystkie itemy z gry i to momentalnie. Z trzech coinów ile się robi? 48, Boże. Czy jest możliwość, abym pojawił sobie, wymusił sobie jakieś pertro? Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi nic na myśl. 3. Dobra, luźno. Roll lever, ale ja mam zdrowia tutaj. Czemu się cały czas trafiają itemy aktywne, jak ja mam trinket no, no? Blank card, wracamy. 99 coinów. Trinket no, wracamy. Raz. To się nie liczy. Raz. Dwa. To się nie liczy. Raz. Dwa. No i super. No i super. Tear delay. O to chodzi. Jak najwięcej takich. Capricorn jeszcze jakby się teraz jakiś trafił. Eucharist. No, od biedy może być. No zresztą teraz już nic nie zrobi. Raz, dwa. Kolejne coiny. Nic ciekawego. Eye of Greed, Lost Fly, That's Key. O! To jest item, który chciałem akurat zobaczyć. Cały czas dostaję itemy aktywne, mimo że nie powinienem. Nie wiem, chyba na sklepie po prostu to nie działa. Celtic Cross, Blank Card, Two of Diamonds, lecimy dalej. Spirit of the Night, świetny item. Range Up, Luck Up, Missing Page. Raz, dwa, trzy. Rekord, cztery. No już blisko było. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. O, już znowu blisko było. Dobra, gdzie jest moje blank card? Bo, a, mam na ręce, okej. Bo musimy sobie podwoić coiny. Czy tam ośmiokrotnić. Kupujemy dalej. Raz. O Jezu, co to? Przecież to nie jest. Nie, nie jest ten item. Raz breakfast. Co to jest? Coś nowego. GMO corn. Okej, to już rozumiem skąd te efekty. Dostaliśmy różne efekty. Pigu 4. Już było znowu blisko. Mam Zwick, spoko. Blank card. Używamy po raz kolejny. Chryste, ile do tych itemów? No i naprawdę żadnej możliwości zmiany. D6 mogłoby się trafić po prostu chyba. Najłatwiejsza opcja, jakby się po prostu trafiło D6, ale byłbym szczęśliwy. Abaddon, super itemik. Odnowimy sobie zaraz wszystkie szpiapy, nie martwcie się. O, no to właśnie, to jak chciałbym dostać D6, to może rzeczywiście wyrzucę ten trinket, no, ale chyba on nie działa tu i tak, bo non stop dostaje itemy aktywne. To jest 5 chyba już. O, już blisko było. Raz. Super, Sun Protector może być. Breakfast, raz. Dwa. Idziemy podwoić coiny. Zmieniłem sobie znajdźki. Gdzieś moje Degas uciekło. Nie mam zielonego pojęcia gdzie. I wiecie co, ja bym zrobił taki myk, abym wyszedł z gry i ją zapisał. Bo wiem, że jak strzelę, to coś się może tutaj złego stać.
Dobra, Two of Diamonds. O, jest Two of Diamonds, dobra. No i kozak. Kupujemy dalej. Book of Sin. Nic ciekawego niestety. Raz, dwa. O Jezu, cały czas już liczę po prostu item jak biorę. Raz, dwa. Dad's Ring, dosyć rzadki item. To jest trzecie Kerstaj, naprawdę? Ja nie mogę, co jest z tym itemem nie tak? Ja mam trzy razy Kerstaj w jednym pokoju, no. O, nie widzę nic. O, użyłem dobrze. Nie wiem, gdzie to się pojawiło. Z prawej strony, okej, trzy Kerstaj obok siebie. Czemu ja strzeliłem? A, bo ruszyłem gałką do po prostu ruszania się. Mister mi zostaje tu. Tu idzie blank card i kupujemy dalej. Marbles może być. Znowu number tu. Kolejny item niestety do wyrzucenia, bo on mi tutaj ogromne problemy sprawi z tym breakiem. O Jezu, nie pomyślałem o tym, że rzeczywiście nie chcę tego itemu. Bardzo dużo będę miał problemy, żeby teraz nacelować tutaj w ogóle. No niech ten item. No weź tu na celu, jak taki mądry. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Blank card. No to nie jest to, kolego. Stanę przy tym od razu, wiecie? Tylko najpierw blank card użyję, tu of diamonds. Stoję przy tym. Zmieniamy item. Użyj tylko, super. Mogę wrócić. Chciałbym tylko wrócić jeszcze po moje... O właśnie, teraz wszystko się zgadza. Kupujemy dalej. Gdzie jest moje D6? Gro kochana. O, znowu mam no. Samson Szczęść, świetny item. Czy to jest Trisagion? Nie, to nie jest Trisagion. Old Bandage z Trisagionem pomylić. O kurde, to jest zmniejszone obrażenia. Item, więc też bym go nie brał. Zazwyczaj go bardzo lubię, ale dzisiaj on naprawdę, on w 100% zmniejsza nam obrażenia po prostu. I nic innego, nie mam pojęcia, gdzie to użyłem. O Jezu, nie tym przecież. Dobra, wziął go. Gdzie jest mój blank card? Tutaj. Raz, nadal nic. Raz, dwa. Trzy. O, już. Coraz częściej, naprawdę. Raz. Gdzie jest to D6? No D6 to będzie moje wybawienie z tego breaka. Mamy runbaga, więc teoretycznie mogło po walce z bossem już się coś pojawić, ale chyba tak szybko by się nie pojawiło. JB-back. How to jump. Trzy. 4, 5, nowy rekord. 6. O, miałem już nie breakować. Jak będzie 6? Kurde, ale tak chcę te D6, że to jest niesamowite, nie? No przecież jakbym miał teraz D6, ja mam tyle itemów do zmiany. Miałam jeszcze przecież diplopie cały czas. Bucket of Lard. Nic już tam nie widzę nawet, co tam się dzieje, szczerze mówiąc. Grid's Galet, Jezu, jaki ten item jest rzadki. Dobra, to będę siedział max do godziny podejścia tutaj. Jak nie trafi się D6, no to trudno. A tak, jeszcze postaram się je dostać. Jakimś cudem może się trafić. Blank card, zapraszam jeszcze raz. Czułem moc. Odporność na wybuchy, bardzo fajnie, jeszcze nie mieliśmy. Jeszcze 2 minuty zostały. D6, jak masz się pojawić, to zrób to teraz, proszę cię. Bo naprawdę nie zostało dużo czasu. Speed upik może być. Z 8 czy tam z 9 coinów, max. Chyba nigdy nie miałem takiego połączenia. O, forget me now. O! Oh.
szybko. Co ja musiałbym w tym sklepie dostać znowu, żeby Forget Me Now działało? No musiałbym znowu dostać baterię po prostu. No właśnie, może sobie... Jezu, czemu ja sobie tak tu utrudniam? Weźmy blank card, weźmy Two of Diamonds, wyjdźmy stąd. Ja sobie to ułatwię moving boxem. Przy tych itemów tu jest tyle naćgane, że ja tutaj naprawdę już nie ogarniam, co się dzieje. A tak to robię cyk, Two of Diamonds jest, Degas jest, Mr. Me jest. Robię cyk. Wszystkie jedne z najgorszych wręcz itemów. Możemy wrzucić gdzieś indziej. Nie wrzucałbym ich tutaj. Tutaj też nie ma żadnego trinketa raczej do wzięcia. Więc wrzuciłbym je akurat tutaj. Tylko rozwaliłbym najpierw kamienie. I albo mi się wydaje, albo gra trochę przycina. Nie wiem czemu to się użyło, ale spoko. O Jezu, no wziąłem. Dobrze, tam jest troszkę dużo itemów w jednym miejscu. Ale zakładaliśmy, że to są słabe itemy. W ogóle mam Chaos Karta, ja wiem, że ja już to wygrałem milion lat temu, ale... No chcę dostać coś ciekawego, to D6. Dajcie to D6. Ile się będę prosił. Boże, same itemy aktywne cały czas. O, to jest akurat dobre, chociaż nie wiem, czy to działa. Nie, na laserze Lost Contact chyba nie działa. Mr. Dolly, no cały czas coś tam się trafia raz na jakiś czas. Coś cały czas jest do ugrania. O, 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 o! Tak jest! Nigdy na tym save'ie go nie miałem. Tak jest, opłaca się. O, dobrze. Super Bam, w końcu cię mam. Ale dobrze, tego Dark Bama wziąłem wtedy w Devil Roomie. I tu jakoś losowe brałem itemy i ich nie wyrzucałem. Tek 05 może być. Ale kozak! No to już nawet jak się D6 nie trafi, to ja jestem zadowolony. Do godziny miałem szukać. No to może rzeczywiście już sobie powinienem dać spokój. Spokój. Do kolejnych dwóch zwykłych itemów jak się trafią. I lecimy dalej. Duality, jeden z tych itemów. No cały czas breakfasty. O, no i jest bardzo fajny item akurat, Angelic Prism. Dobra, do 4. O dobra, to już chyba koniec. Tu oddajmy z jednego, tak, 16 robi. 16-krotnie zwiększamy sobie coiny. Dobrze, to by było całe podejście. Znaczy podejście. Tu jeszcze był chyba trinket, który chciałem wziąć. Nie kojarzę, czy podnosiłem Baby Bender. Ale tu go nie widzę. GMO Penny, hatfu, wyrzucamy go. Czy jest tutaj? No tu jest tyle rzeczy, że ja sądzę, że tego nie ogarnę nigdy. Jest na pewno jeden item, który chciałbym wziąć. Trinket raczej, czyli Dim Boop. I skoro już no nie szukam tego niczego specjalnego, to zjedzmy sobie to. I tak, do czego wracam? Blank Card z Chaos Kartem jest takie średniawe. Więc ja bym wziął Mums Box, który mi zwiększa statystyki, i jako drugi item wziąłbym Datski. O Jezu, tylko Datski, to ja nie wiem, czy ja tu nie mam. Chyba nie, chyba Datski jest gdzieś tu. Chryste, gdzie jest Datski? I tu w ogóle nie byłem jeszcze. Co tu jest? Ciekawe, czy to był ten HP up, czy coś innego miało być. Ej, no gdzie jest ten Datski? Wydaje mi się, że go musiałem wrzucić chyba ze wszystkimi innymi itemami do pokoju z prawej strony, bo tu go w życiu nie widzę. Jest, jest, dobra. I to nawet w miarę łatwo dostępny. O lol, za pierwszym razem. No i easy. Dobra. Wszystko. Nie będę powtarzał tego piętra, no bo bez przesady. Zapiszę sobie to podejście, żeby mi nie wyrzuciło, jak odpalę na przykład bomby. A jestem ciekawy, jak wyglądają nasze bomby. Może postawię bombę jedną po prostu na walce z haszem i tyle. Dobra, idziemy na walkę z haszem. Chaos kartę olewam. No i wszystko. Jest Datski, jest walka na Mega Szatana.
Czy od razu na delirium? Od razu na delirium chyba. Bomba, jak wygląda nasza bomba? Ale słabo. O Jezu, ale kiepsko. A jednak co pociski? Chyba się schował? Nie. Jezu, jak ja mało biję. A, bo noża nie wypuściłem, zapomniałem. Jak to wygląda dziwnie. A już! Dobra, dobra, bo ja tu nic nie widzę. Gdzie jest mój Angelic Prism? Jak kozacko to wygląda, te noże przechodzące przez Angelic Prism. Ale są kozackie. Dobra, nie chciałbym, żeby wystrzeliwywał. O, Facey Ward mi psuje tutaj miniaturkę, chociaż dam na miniaturkę tego. Super Bama i będzie git. Dobra, lecimy na walkę z Delirium. Bo tu naprawdę nic już więcej nie zostało. Lecim, lecim. O, całą mapę widzę. A no tak, bo mamy tego. Mamy Mind, bardzo fajnie. No, powiem wam, że jakby na innej postaci się trafił ten break, byłoby zdecydowanie lepiej, bo mielibyśmy jakieś normalne strzały chociaż. Chociaż no i tak, jakbym wziął technology, to raczej się tu by dużo nie zmieniło. Poza tym nasze strzały, o Jezu, z tego, z Facey Warda tutaj robią. No i tak pokazuję, jak normalnie wyglądają strzały. Czy tam był kamień z X-em? Znaczy kamień z X-em, Small Rock? Chyba tak. No, Small Rock się trafił, tak, o, bardzo fajnie. Obrażenia 230 mamy. No to nie nasze najlepsze, ale respektowalne takie. Class D4? Nie ma szans. Ale wezmę, bo jest śmieszne. Class D4 użyję po walce z Delirium może, wiecie? Bo coś czuję, że same breakfasty chyba dostanę. Chociaż jest sporo itemów takich z Devil Roomów, których jeszcze nie dostałem. Ale no użyję po walce. O, od razu Delirium. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem nawet, czy strzelam, gdzie ja strzelam. Okej. No to skoro jest po walce z Delirium, to użyjmy tego Glass D4. Jak to działa? O! Czemu to mi skraszowało grę? O co chodzi? Co wy gadacie? Że pierwszy raz użycie D4 skraszowało grę? No jak D4 może skraszować grę? No zaczekajcie, no muszę znowu Isaaca odpalić. Przepraszam, że teraz jest taka cisza i czarny ekran, ale Isaac mi się nawet nie chce zapisać. Ten Steam, w sensie nie mam opcji graj, bo o, się kręci cały czas logo Steama. Włącza się już, Isaaczek. Co się stało w ogóle? Dobrze już teraz na końcu tego podejścia, bo by mi było szkoda. Co, zapisało się mam nadzieję? No jest, continue void. Uff, działa. No to, przepraszam kochani, jeszcze raz musicie ze mną przejść przez Void, tu wiem, że jest Small Rock. O, no i super. No i ja strzelam tylko no, przed siebie, no. Co napotkam na drodze, to zabijam, przed nami Delirium. Kolejna gierka wygrana, easy peasy, lemon squeezy. Czy jak to tam? Weź traf, to Delirium. Wow, 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 jej, jej, jej. Co tu się dzieje? No ale nigdy mi się naprawdę nie zdarzyło, żeby D4 skraszowało grę? Dziwne. No nic. Żegnam to podejście, żegnam mojego kochanego Superbama, żegnam was, kochani. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!